Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 42 werset. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 42 werset mówi wyraźnie: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Nad zegarem kościelnym w katedrze świętego Piotra w Trewirze widnieje złoty napis w języku łacińskim: Nie wiecie, o której godzinie przyjdzie Pan. Cytat ten bazuje na tym fragmencie z Mateusza 24:42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Ale nie wiecie, o której godzinie przyjdzie Pan. Czegoś brakuje. Cytat ten bazuje na właśnie tym fragmencie. Jednak brakuje w nim wezwania, by czuwając oczekiwać Pana. I warto się samego siebie zapytać, kto przychodzi. Jest to Jezus, Pan, który niegdyś przyszedł na ziemię, aby podarować ludziom zbawienie i pokój. On został przez świat ukrzyżowany, jednak zmartwychwstał i wszedł do nieba. Ten Jezus przyjdzie znowu. Kiedy przyjdzie? Nie znamy godziny tego Jego powtórnego przyjścia. Chrystus nie powiedział tego swoim uczniom, a tym samym również i nam. O każdej porze powinniśmy czekać na Jego przyjście i być na nie gotowymi. Dlaczego przyjdzie znowu? Chrystus pragnie, aby wszyscy, którzy w Niego wierzą, na zawsze byli z Nim w domu Ojca. On przyjdzie znowu, aby wzbudzić zmartwych wierzących, którzy zasnęli, i wraz z żyjącymi chrześcijanami wziąć ich do nieba. Tak mówi przecież Pan Jezus, gdzie mamy to zapisane w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 2 i 3 werset oraz w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 i 17 werset. Potem nastąpią wydarzenia ostatnich dni, opisane w ostatniej księdze Biblii, a następnie Chrystus stanie się widoczny dla wszystkich i obejmie należną mu władzę, będzie sądził niewierzący świat i ustanowi swoje królestwo pokoju, zawrze z Izraelem i Judą nowe przymierze. Teraz jeszcze nowego przymierza nie ma. Wtedy dopiero nastanie nowe przymierze. Powtórne przyjście Pana jest zatem wyjątkowym wydarzeniem, na które musimy być przygotowani, abyśmy z radością mogli wyjść Mu naprzeciw. Dlatego też niedaleko katedry świętego Piotra w Trewirze, na wieży innego kościoła widnieje napis: Czuwajcie i módlcie się, Mateusza 26:41.